Witam was, moi kochani, w piątym odcineczku z gry Miss Survival. Na początku powiem, że jestem odwodniony cholernie i właśnie szukam jakiegoś picia, jakiejś wody, cokolwiek, żeby się napić, bo zobaczcie, że już mamy dehydrate. Ja więc poszedłem gdzieś troszeczkę dalej już. Zobaczcie, tu jest w ogóle ten... Tam jest kolejny samochód, w ogóle tartak jakiś. Dobra. Zabieramy jakieś rzeczy, co tu jeszcze. Szukam cały czas tego cholernego akumulatora, który gdzieś widziałem, ale nie pamiętam gdzie. I generalnie brakuje mi tylko akumulatora i będziemy mieli samochód skończony, więc myślę, że dzisiaj już sobie ogarniemy ten akumulator i dodatkowo jeszcze tu nie ma akumulatora. Pojedziemy w jedno fajne miejsce, które ostatnio zobaczyliśmy w poprzednim odcineczku. Tutaj po prostu była nasza pewnie potencjalna kolejna baza. O, to sobie wezmę Icon test, bo to jest właśnie to do suszenia mięsa. Kolejny pistolet, ciekawostka. Dobra. Nie mogę tego zestakować, a mogę. A to? Tego nie mogę. Już wiem, jak robić linę. O, i widzę, że są buciki. Czy lepsze od tych moich? Nie, one są takie same. Troszkę bardziej wytrzymałe są. Dobra, w porządku. Jak na razie to cienko z tym piciem. Czy zahaczyłbym o ten tartak? Tutaj też nie ma cholernego. To mogę wyrzucić na razie. Cholernego picia. Ale tutaj widzę jakiś jest. Tutaj jest dosyć sporo jakichś budynków i w sumie obiektu też. Ty masz akumulator? Nie masz akumulatora, oczywiście. Także widzicie, tutaj można mieć tutaj mnóstwo baz i mnóstwo baz jest już tutaj gotowych, więc to też jest fajna sprawa. Znalazłem taką jedną bazę, do której prawdopodobnie się przeniosę. O, zobaczcie, tu na przykład w ogóle już mam jakieś kowadło. O proszę, aha! Zobaczcie, tu kolejne są jakieś te kilo w ogóle do zbudowania, łopata? Zobaczcie, co tu jest, a tego jeszcze nie miałem w bazie. Ten piec mam w bazie. Fajnie, fajnie, to jest, kurczę, bardzo, bardzo spoko zrobione. Ale to nie zmienia faktu, że dalej nie mam picia. Znaczy, aż tak już nie umieram z pragnienia, jakby, ale... Ale jeszcze bym coś tutaj nazbierał na zapas, na pewno. Czekajcie, tam jest kolejne pale drewna. I tam jest jakiś duży budynek, zaraz tam pójdziemy. Swoją drogą zastanawiam się, ten pistolet może ma amunicję jakąś? Nie, one wszystkie mają na ze... Zawsze zero pocisków. Dobra, to jest kolejna chatka. Może tu coś będzie ciekawego? Nie, tu w ogóle kompletnie nic praktycznie nie ma. Tu jest tylko ten jakby wojskowy. Ale jego nawet się otworzyć nie da. Dobra. No nic, uderzamy do tego dużego budynku. Zobaczymy, co tam się dzieje w ogóle. No, to jest już duży warehouse. Myślę, że coś powinno być fajnego. No, akumulatorem bym nie pogardził. Ale spokojnie, spokojnie, już w tym odcineczku będziemy mieli samochód. Nie martwcie się o to. Ja tu tylko chciałem znaleźć wodę, no i w sumie w ten sposób jakoś rozpocząć ten odcinek. Kurde, co tu jest? Metale jakieś. O, zobaczcie, jakie to jest wielkie, kurcze. Klimatycznie tu bardzo. Sporo części, sporo komponentów i sporo skrapa, to trzeba przyznać. Ale nie ukrywam, że przyszedłem troszeczkę po coś innego, choć w tym miejscu to można się spodziewać tego typu rzeczy tylko.
Deska. Kolejne komponenty. Komponentów to jest od cholery. Co jest bardzo spoko, bo one są potrzebne. O, można po drabince wejść, no proszę. Tego się nie spodziewałem. O! Naboje do shotguna, co ciekawe jest. Ja bym nie obraził się, jakbym już miał troszeczkę większy plecak. Zjemy sobie to i wezmę sobie do shotguna, bo chyba nie mam. A momencik. Czy tu jest coś? A dobra, bo ja mam karnister, to nic dwóch nie potrzebuję raczej. Czy tu coś jest? A jak plecaczek był ukryty, no proszę. I dodatkowe dwa sloty, super, super, super. Ja się bardzo z tego cieszę powodu. No, jest. Jest to, po co przyszliśmy, czyli kola. No tutaj też w ogóle jakieś łóżka są, tutaj też się ludzie chowali. Prawdopodobnie jak już ta zaraza wybuchła. Dobra, wezmę tą puszkę tej wieprzowiny. To się chyba stakuje? Nie. Dobra, i koniecznie trzeba się napić tej coli. Zobaczcie, ile paska pragnienia się naładowało. Dobra. Czy to jest już wszystko? A, jeszcze tamta strona jest. Dobra, zaskoczyłem mnie, nic mi się nie stało na szczęście. Jest łopata. Wydaje mi się, że łopata będzie potrzebna do farmy. W sumie mogłem ją wziąć. Tu pisze silent key na nożu, że można po cichu zabijać? Ale przecież zombiaki się odwracają od razu. Chyba, że to może chodzi o bandytów. Naprawdę można po cichu zabijać? Hełmsłot! Ocie panie! Poka mnie to. Equipment. Jest, patrzcie. Ja pitole. Protection good. Dobra ochrona. No ładnie, ładnie ukryte tutaj było. Dobrze to sprawdziłem. Bym żałował. O, zębatki są. Baterie się nie stakują. Batonik. Dobra, ludziska. Pora się pożegnać ze starą chatą i powitać nową, o wiele większą. I zobaczcie, co mamy już zrobione. Tada! Zobaczcie, jak spakowałem wszystkie moje rzeczy. Dwie szafeczki, łóżko jest jeszcze na pace. I normalnie to jedzie wszystko, to wszystko działa. Polamy silnik. Zobaczcie, zrobimy testa nawet. Pojedziemy kawałek. Dobra, zatrzymamy się. Zobaczcie, wszystko jest, kurde. Ta gra jest mega. Dobra, jedziemy do naszej kwatery. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie ta kwatera była. Bo była taka jedna kwaterka, która była z jak to się nazywa? Z tymi beczkami, kolektorami wody. Tylko kurczę, gdzieś wędrowałem i zapomniałem. Gdzie to było, cholera, ale gdzieś mniej więcej w tym rejonie. No proszę zobaczyć, to jest zagrodzone. No to nie pojedziemy. Jezu, ale przyspieszenie! Myślę, że żyją. Niesamowite to jest. Nie, tam nic cholera nie widzę. O! To jest chyba tutaj. Tak jest, to jest tutaj. Dobra, dobra, stój! Przysięgam wam z ręką na sercu, że samochód sam jedzie. Coś się chyba baguje przez te rzeczy. O Jezus! Samochodzie, dobra, 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 Jezus, dobra, zabieram to! To chyba nie był najlepszy pomysł. Troszeczkę żeśmy grę zaczęli psuć. Ale są, dobra, dojechaliśmy. Jako tako. O matko jedyna. Coś pięknego. No i zobaczcie, mamy tutaj Haciendę.
Jest tutaj dużo, jest bardzo płasko tutaj, można tutaj fajnie pobudować sobie. No i mamy te kolektory na wodę, co mi się bardzo podoba. Ale będziemy musieli tutaj, o, kliknąć, że to jest nasza nowiutka baza i musimy się tu teraz wprowadzić. Tak więc ja sobie tu wszystko teraz ładnie, pięknie zabiorę. Jeszcze jedna szafka, jedną szafkę jeszcze zostawiłem. To zaraz po nią pojedziemy. W troszeczkę innym miejscu. W ogóle chyba jest. Nie, myślałem, że tutaj. Nie wchodzi się gdzieś tutaj na górę? O, bo jest tam pięterko. A może z drugiej strony? Nie. Nie, coś mi się pomyliło. Bo jest jeszcze generalnie taka jedna chata, model takiego domku, gdzie. Gdzie. Możemy wejść na pierwsze piętro, w sensie jakby teraz jesteśmy na parterze i jest jeszcze jedno pięterko, ale to nie jest ten model. Dobra, gdzieś tu sobie pięknie szafeczki ustawimy. Czekajcie, ja tu miałem jeszcze, pamiętam, w której szafce. Tu, czy to może było bardziej. A nie, bo tamta przecież szafka to była ten. To była szafka, która już stała. Może już zgubiłem przez chwilę, ale dobra. To jest ta szafeczka. Chodziło mi, że tutaj mam właśnie kolę jeszcze jedną gdzieś. O właśnie, napijemy się, bo już gość tam zdycha. No i dobra, jeszcze jedną szafkę i łóżko włożyć. I będzie dobrze. Myślę, że sobie postawię. O, jakoś tak pięknie tu. O, beautiful. I teraz jeszcze łóżeczko. Ale widzieliście, co się działo z tym samochodem. Masakra. Żeśmy normalnie grę popsuli trochę. Dobra, a ja będę sobie chciał spać. Na przykład. Tu będzie taka moja szafeczka nocna. O. No i pięknie. Tylko wiecie co, może ja ją bym w ten sposób odwrócił. Te łóżko trochę jeszcze przesuńmy. O Jezu, a to się ładnie buguje. Czekajcie, może pierw od łóżka zacznę. Łóżko gdzieś tak, teraz. No, szafko. Szafeczkę w ten sposób. Będzie mi łatwiej po prostu podchodzić. O to chodzi też. Dobra. Tu będę sobie trzymał pewnie później jakieś bronie czy coś. Tak wiecie, pod ręką. Pięknie. No i dobra. Tu w ogóle jakieś gałęzie jeszcze leżą. Ja sobie chcę coś jeszcze przetestować. Mianowicie mam tutaj puste butelki. I chcę zobaczyć. W sumie miałem jeszcze puste butelki w tym, w drugiej, w jeszcze jednej szafce tej pancernej, zaraz po nią pojedziemy. I teraz co, ja daję na przykład. O! Take. Give. A, bo to nie jest, kurde, bo ja jestem głupi, bo to nie jest przecież ten. To nie jest kolektor wody, tylko to jest, on przechowuje wodę. Czy w tym możemy przechowywać wodę? To nie, dobra. To do deszczówki to trzeba będzie zbudować oddzielnie chyba. Dobra, weźmy to. Weźmy to wszystko, pochowajmy tu, bo ja normalnie już nie mam cholera miejsca. Abym się nie obraził. I trochę sobie zwolnił. Dobra, to. Ewentualnie pistolet mogę zostawić jeszcze i łom. W sumie bandaże też bym zostawił. To resztę odkładamy. Materiału to. Tu się jeszcze zmieszczą naboje do shotguna. Czy tu się coś jeszcze tej szafeczki zmieści? No akurat. A co chciałem, jedna rzecz. Tak więc dobra. Zapisujemy sobie gierkę. To jest bardzo ważne. Wsiadamy sobie w brykę. Polamy furę. No i dobra, myślę, że samochód już nie powinien bagować. I pojedziemy sobie po tą
Jeszcze jedną szafeczkę. Z tego co pamiętam, chyba w tą stronę to było. Będziemy się zjechać. No bo gdzieś tutaj to był taki domek. Gdzieś w lesie. O, jest ten domek. Dobra. Bierzemy sobie bagażniczek. Zabieram tą szafkę. O, właśnie tutaj sobie stoi. Pyk. Tak więc mamy ludziska już. Kolejną bazę. W sumie wydaje mi się, że to jest już finalna baza. Raczej większego domku nie znajdziemy ani nic. Tak więc myślę, że już więcej się nie będziemy nigdzie wyprowadzać. Zaczniemy już tutaj normalnie budowanie jakichś ogrodzeń, różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, dosyć szybko to idzie, wszystko sprawnie, ładnie, pięknie. Ale dusi to. Dobra. Wyłączę silniczek. Nie to, to. No i musimy to wprowadzić tutaj. Pyk. Mi się tu nigdzie nie blokuj, proszę cię. No, 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 chodź, no. To jest trochę skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o ten. Kurde, no. Może tak bardziej od dołu. O. No, chodź, chodź, chodź. Kurde, no ciężka jak cholera jest. Dobra, mamy mały problem z tą szafeczką. Niestety ona jest trochę za wysoka i ciężko jest przejść przez próg drzwi. Tak więc pomyślałem sobie, że na razie postawię ją tutaj przed domkiem. Na naszym tarasiku. Czekajcie, o, dobra, jakoś tak ułożymy ją. Dobra, niech ona sobie tu na razie będzie i tyle. Trudno. Dobra. Tak więc, tak jak wcześniej już mówiłem, ogarniemy sobie ten samochód i pojedziemy w fajne miejsce i właśnie w to miejsce będziemy teraz jechać. Problem jest taki, że wziąłbym sobie tą sikierkę. Może ta mi się niedługo zepsuje. No, problem jest taki, że właśnie nie ma broni. Tararara. Czekajcie, po co mi dwa pistolety? Dwa pistolety nie są potrzebne. Ale bandaże to bym wziął. Dobra, na pewno nie mam w ogóle nic kompletnie, amunicji 9 mm. No to wygląda. Do shotguna tylko. Jakbym shotguna znalazł, to bym się nie obraził. Dobra, tak więc moi drodzy, to w sumie w dzisiejszym odcinku będzie wszystko, jak sobie to ogarniemy tam tamtą miejscóweczkę. Myślę, że w kolejnym odcinku zostaniemy trochę w bazie i zajmiemy się już tą bazą, tak wiecie, żeby nie jeździć, tylko nie latać cały czas po tym, a zająć się troszkę tą bazą, bo jest mnóstwo budowania, ja chcę sobie fajnie pobudować. Tak więc w następnym odcinku już skupimy się w 100% na budowaniu, to wam mogę obiecać. Trzeba tego cholernego niedźwiedzia, który o dziwo się boi. Dobra, przejedziemy gdzieś tu w ogóle. Jakoś się wyminie powoli, powoli. Wow, wow, wow. O, samochody się, tekstury i modele się doczytują. Dobra, i to jest to miejsce, gdzie ja chciałem się udać. Wygląda jak jakiś obóz wojskowy albo coś na tej zasadzie. To jest kolejny samochód wojskowy. Z tym, że
Dobra, zatrzymam się w tym miejscu. Sobie obszukam, czy coś tu ciekawego jest. A nawet jest coś ciekawego. No bo wcześniej spotkaliśmy taki wóz, ale on przewoził właśnie jakąś skrzynkę wojskową. Tam w ogóle jest jakiś dom wielki, cholera. Może mi się tam jeszcze udał? Nie wiem, zobaczymy na razie tutaj, jak to wygląda. Wygląda jak jakaś strefa kwarantanny, bym powiedział, bo coś. W każdym bądź razie są... Są tutaj namioty wojskowe. Zobaczymy, zobaczymy, co to kurczę będzie. O, piciu jak najbardziej wezmę. Tego to zawsze brakuje. Pytanie tylko, czy tam będą jacyś ludzie, czy będą zombiaki albo coś takiego. Nie mam żadnego pojęcia. Kurka wodna. No ewidentnie to jest jakiś posterunek wojskowy. Taka strefa kwarantanny. Być może... Czekaj, gdzie tam na górę się da dostać? Da się wspiąć chyba. O! Ale zanim to otworzę, powiem. Być może stędy się jakoś wyjeżdżało po prostu. Z tego zarożonego miejsca. Jest amunicja 9 mm. Dobra, to już mamy przynajmniej 4 pociski do pistoletu. O, nie powiem, nie jest to jakiś rarytas, ale zawsze coś. Dobra, tu są jeszcze... To jest koło tylko, koło mi nic nie jest potrzebne. No i dobra, są te namioty, cholera. Nic tu nie widzę za bardzo, żeby coś miało mnie zaraz zaatakować. Ale czuję, że znajdę tutaj jakiś karabin. Mogę się mylić. W ogóle jakiś samochód cały rozkuty. Dobra, tam jest jakaś... O! No dobra, są jakieś fajne rzeczy. Amunicja do karabinu. No, to jest liść, to ja nie chcę liścia. Powiem, że spory. Spory ten obozik jest. Kolejna skrzynka wojskowa. Część granata? Czy granatu się mówi? Amunicja do rewolwera. No ładnie, ładnie. No i co? I tu jest zablokowane to wszystko. Nie da się tutaj już dalej przejść, ani nic. Jakieś tanki. Coś tu jeszcze będzie. Jedzonko, skrap. Znowu amunicja 9 mm. Zębatka. Komponenty. Jakieś jedzonko jeszcze. Kolejna skrzynka. Kolejna amunicja do pistoletu. No dobra, to już jesteśmy troszkę bardziej uzbrojeni. Znaczy, to nie jest dużo. No proszę, shotgunik. Ten hełm też z przyjemnością wezmę. O, patrzcie, shotgunik, kurde. No tak myślałem, że znajdę tu jakąś broń. Dziwi mnie tylko, że nie ma tu żadnych wrogów. To jest troszeczkę dziwne. Amunicja. Gaugę. Gaugę to jest do shotguna. Kolejna 9 mm. Plecaczek. No ładnie. No to mi się podoba, to już mamy trochę rzeczy, ludzie. Dobra, tu chyba więcej nic. Po tej stronie.
Są jeszcze jakieś kontenery. Ewentualnie. Kolejna skrzyneczka. Tactical gloves. No to chyba te będą lepsze, tak, te taktyczne jakby rękawiczki. I kolejny granat, kolejne racje żywnościowe. Wiecie co, ja sobie zjem. Użyję tych racji, bo zobaczcie ile one cholera nam dają. Racje żywnościowe zawsze są. Ta wojskowa racja żywnościowa bardziej bym powiedział. Tak musimy, żeby wejść i sprawdzić co jest na górze, ale chyba tędy nie mogę wejść już. Tu jakieś półki. Baterie ewentualnie. Baterie. Karnister to mam. A tu silnik w ogóle był do samochodu. To jestem w szoku trochę. Takie skrzynki, ale to chyba się nie da ich brać. Czyli tak jak mówię, to taki był jakby mały obozik wojskowy. Chyba wszystko przelotowane. Jest nagrom na tych dachach, może być też tam poukrywane coś. No nic. To jest chyba wszystko. Ale wiecie co? Zanim jeszcze zakończymy odcineczek, to ja sobie sprawdzę ten duży dom, bo tam może być też bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja to bym najbardziej chciał jedzenia poszukać, bo to na tym mi zależy, bo tego często brakuje. Dobra, to już jest chyba wszystko. Sprawdziłem, wydaje mi się. A po tej stronie może coś jeszcze było. O cie panie, M4-ka. O cie panie. No widzicie? I bym nie wziąłem czwórki. No super. Dobrze, że tu wszedłem na górę. O cholera jasna. No to znaleźliśmy dwie bronie w sumie. Dobra. Kurde, M4-eczka. Ej, robi się mgła. To mi się nie podoba. Dobra, szybko zajeżdżamy. Sprawdzamy jaka sytuacja tam jest przy tym domku. Ewentualnie się tam skryjemy. Bo się... Już na pewno za chwilę będą te mutanty zlatywać się. Czyżbyśmy mogli tutaj też chatę sobie ogarnąć? O kurde, no takiej chaty to się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. W ogóle mam miejsce jeszcze na ten, na samochód, kurde, to nie wiem, teraz mam wielki znak zapytania, czy tutaj nie ogarnąć sobie tego. Może i tu bym się ogarnął, bo tu jest, zobaczcie, jaka chata ogromna. Ja pierdzielę, ona jest ogromna. Czy mógłbym do tych szafek powkładać różne rzeczy? Chyba tak zrobię, ludzie. Wiem, że zmieniam te schronienia jak rękawiczki, ale to... Kurde, wy byście tak nie zrobili. No zobaczcie, jaka piękna chata. Dobra. Patrzę tylko przez okno, czy te świry nie wychodzą. Bo wiem, że zaraz będą chodzić tu. Dobrze moi drodzy, to było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z Myst Survival wam przypadł do gustu. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o odcinku. Możecie również zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i tak jak mówię, w następnym odcineczku
Skupimy się troszeczkę bardziej na tej bazie, na tej rozbudowie bazy. Ale powiem wam, że bardzo, bardzo mi się podoba ta chata, bo jest ogromna, no i ma też fajne widoki na ten, na okolice. Tu jest jeszcze bardziej płaski teren, więc chyba tutaj już zapuszczę korzenie już ostatecznie, że obiecuję, że więcej nie będę nigdzie latał. Ta chata mi na pewno bardziej odpowiada. Co tam widzę? Nie, dobra. Tak więc, trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Hejo.